Zajmiemy się dzisiaj tematem. Przemiana przez refleksję. Jak rozwijasz się na własne życzenie? W dzisiejszym dynamicznym świecie umiejętność świadomego rozwoju staje się kluczowym elementem osiągnięcia satysfakcji życiowej i osobistego sukcesu. Przeanalizujemy zarówno naukowe aspekty, jak i praktyczne rozwiązania, które mogą wspierać naszą drogę do rozwoju osobistego i wyznaczać lepszą ścieżkę naszego życia. Po pierwsze, refleksja jako klucz do zrozumienia siebie. Refleksja to nie tylko rozważanie swoich myśli, ale także działanie oparte na zrozumieniu siebie. Badania pokazują, że osoby, które praktykują refleksję, doświadczają poprawy w zadowoleniu z życia. Jak możemy to zastosować w praktyce? Rozpocznijmy od systematycznego prowadzenia dziennika refleksyjnego, zapisując nasze cele, wartości i uczucia. To proste narzędzie pomaga przekształcić myśli w konkretne kroki działania. Rozwijając tę koncepcję, warto podkreślić, że dziennik refleksyjny to nie tylko rejestr myśli, ale także miejsce, gdzie możemy analizować nasze reakcje na różne sytuacje. Poprzez systematyczne zapisywanie naszych odczuć, zaczynamy dostrzegać wzorce i tendencje w naszym zachowaniu, co z kolei stanowi punkt wyjścia do skuteczniejszej transformacji osobistej. Ponadto, refleksja stwarza okazję do zidentyfikowania i zrozumienia naszych silnych stron oraz obszarów do rozwoju. Przeanalizowanie naszych działań w kontekście osiąganych wyników umożliwia nam nie tylko zidentyfikowanie obszarów, które wymagają uwagi, ale także docenienie naszych osiągnięć. Po drugie, refleksja a skuteczność osobista. Refleksja staje się szczególnie potężnym narzędziem, kiedy związana jest z konkretnymi celami. Statystyki wskazują, że około 80% osób, które systematycznie analizują postępy, osiąga lepsze wyniki. Aby to wdrożyć, wypracujmy konkretne cele i regularnie oceniajmy nasz postęp. Spersonalizowany plan działania staje się mapą, która prowadzi do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przykładem praktycznego zastosowania tej zasady może być podejście do planowania długoterminowego. Zamiast formułować ogólne cele, sprecyzujmy je i podzielmy na etapy krótkoterminowe. Analizując nasze postępy na bieżąco, możemy dostosować nasze podejście, zwiększając efektywność działań i jednocześnie utrzymując motywację na wysokim poziomie. Zarządzanie czasem to kluczowy element skutecznego rozwoju osobistego. Refleksja nad tym, jak spędzamy czas i czy nasze działania są zgodne z naszymi priorytetami, pozwala na eliminację zbędnych zajęć oraz skoncentrowanie się na tych, które naprawdę przynoszą korzyści. Po trzecie, refleksja jako źródło motywacji. Refleksja stymuluje motywację, zwłaszcza gdy związana jest z marzeniami i celami. Przejrzyjmy nasze cele i zastanówmy się, dlaczego są dla nas ważne. Następnie ustalmy kroki, które przyspieszą nasze postępy. To podejście, zwane motywacją wsteczną, umożliwia dostrzeżenie powiązań między naszymi działaniami a osiągnięciem marzeń. Rozwijając ten koncept, warto zwrócić uwagę na technikę wizualizacji, która doskonale wpisuje się w refleksyjny proces. Przedstawienie sobie, jak osiągamy nasze cele, nie tylko dodaje motywacji, ale również pomaga skupić się na konkretnej ścieżce działań. Przykładowo, jeśli marzymy o awansie, regularne wizualizowanie tego momentu może skłonić nas do bardziej efektywnych działań na rzecz rozwoju zawodowego. Dodatkowo, motywacja oparta na refleksji sprzyja budowaniu trwałych nawyków. Analizowanie, co skłania nas do działania, pozwala na świadome kreowanie warunków sprzyjających utrzymywaniu pozytywnych nawyków oraz eliminacji tych, które hamują nasz rozwój. Po czwarte, refleksja, a zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. Refleksja jest szczególnie przydatna w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Nie ograniczajmy się jedynie do analizy problemów, ale skupmy się na szukaniu rozwiązań. Przykładowo, zamiast tylko rozważać, dlaczego straciliśmy pracę, skoncentrujmy się na tym, co możemy zrobić, aby poprawić naszą sytuację zawodową. Refleksja staje się więc narzędziem budowania konstruktywnej perspektywy. Rozwijając ten aspekt, warto podkreślić, że refleksja nie polega jedynie na analizie przeszłości, ale również na planowaniu przyszłości.
poprzez definiowanie konkretnych kroków naprawczych w sytuacjach trudnych, stajemy się bardziej gotowi na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami w przyszłości. Ważnym elementem radzenia sobie z trudnościami jest zdolność do adaptacji. Refleksja pozwala nam lepiej zrozumieć, jakie umiejętności i strategie były skuteczne w przeszłości, co umożliwia nam dostosowanie naszego podejścia do nowych sytuacji. Podsumowując. Przemiana przez refleksję, jak rozwijasz się na własne życzenie, to nie tylko fraza, ale konkretna metoda wprowadzania zmian w życiu. Statystyki i badania są jednym aspektem, ale praktyczne zastosowanie refleksji to klucz do sukcesu. Rozpocznijmy od codziennego zadawania sobie pytania. Co mogę zrobić dziś, aby zbliżyć się do moich celów? To proste działanie stanie się fundamentem, na którym zbudujemy przemianę własnego życia. Refleksja w naszych działaniach przyczynia się również do poprawy naszej pewności siebie. Rozpoznawanie własnych mocnych stron poprzez refleksję umożliwia lepsze zidentyfikowanie swoich mocnych stron i unikalnych umiejętności. Rozwijanie i wykorzystywanie tych mocnych stron zwiększa pewność siebie, gdy osoba zdaje sobie sprawę, co potrafi dobrze robić. Uświadamianie własnych wartości poprzez zastanawianie się nad przekonaniami, wartościami i celami życiowymi pomaga w kreowaniu silnego fundamentu dla pewności siebie. Kiedy osoba jest zgodna ze sobą i żyje zgodnie z własnymi wartościami, ma tendencję do wykazywania większej pewności siebie. Przekształcanie negatywnych myśli poprzez refleksję umożliwia rozpoznanie negatywnych myśli i przekonań, które mogą wpływać na pewność siebie. Świadomość tych myśli pozwala na ich zanalizowanie i przekształcenie w bardziej pozytywne i konstruktywne przekonania. Dotarliśmy do końca filmu. Daj znać, co myślisz na temat refleksji. Czy praktykujesz ją w swoim życiu? Mam również dla Ciebie ważną wiadomość. Powstała grupa na Facebooku, do której znajdziesz link w opisie filmu. Będę publikował na niej motywujące i inspirujące obrazy z słowami, które dodają siły i mocy do działania. Dodatkowo jest również grupa na naszym Discordzie, na której możemy rozmawiać, poruszać trudne tematy motywacyjne oraz filozofię i duchowość. Znajdziesz na pewno coś dla siebie. Przygotowałem dla Ciebie również kilka inspirujących zdjęć na temat refleksji.